chcemy rejestrować to, co się dzieje na lubuskich drogach, już nie tylko bezpośrednio z tych głównych arterii komunikacyjnych naszego województwa, ale także za pomocą internetu, bo tam jest bardzo dużo wiedzy, jeśli chodzi o piratów drogowych, którzy za nic mają innych uczestników ruchu drogowego, więc chcemy wykorzystać też doświadczonych policjantów zwalczających na co dzień cyberprzestępczość, aby pomagali nam wychwytywać te najbardziej agresywne zachowania, ale przede wszystkim ten trzon tej grupy będą stanowić policjanci z ruchu drogowego, którzy mają naprawdę bardzo duże doświadczenie w zwalczaniu drogowego piractwa. Chcemy przede wszystkim, żeby te maszyny, które już do nas trafiły, wykorzystywały swoją moc i żeby jak najszybciej docierały do tych osób, które z bardzo dużą perfidią podchodzą do swojej jazdy. Za nic mają już nie tylko przepisy ruchu drogowego, ale także innych użytkowników. Jesteśmy bardzo dobrze wyposażeni i myślę, że wszelkie takie działania będą i tak spełzną i tak na niczym, więc lepiej nie podejmować tak niebezpiecznych rzeczy, tak niebezpiecznych prób, wykonywać polecenia policjantów, zatrzymywać się do kontroli. Jeżeli ktoś już popełnił te wykroczenie, to niestety, ale musi ponieść konsekwencje swojego czynu. Są to policjanci z reguły z dużym doświadczeniem, są to mocne samochody, dlatego też będą to policjanci, którzy mają przeszkolenie w ruchu drogowym, pokończyli kursy specjalistyczne, między innymi też kursy z zakresu techniki jazdy samochodem, także bez problemu sobie poradzą z tymi samochodami.